Cześć! Witam Was kochani serdecznie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i serdecznie chciałam Was zaprosić na bonusowy film, bo nie mogłam się doczekać, żeby nie zrecenzować paletki, która w końcu skradła moje serce. Zapraszam! Kochani, to będzie króciutki film, ponieważ ja mam wszystko już przygotowane. Tak naprawdę mam makijaż wykonany, nie mam tylko właśnie oczu i ust jeszcze nie zrobiłam, ale przychodzę do Was z tą oto paletką Nataszy i to jest w końcu coś, co się wpisało w moje obecne oczekiwania. Kiedyś w którymś filmie, jeżeli nie zapomnę, to Wam podlinkuję. W którymś z filmów mówiłam Wam o trendach nadchodzących i mówiłam o tym, że będą modne tylko chłodne makijaże, chłodne odcienie. I faktycznie tak jest, ponieważ jeżeli zauważycie, to chyba nie jest związane tylko z Halloween, ale ogólnie bardzo dużo palet nowych, które wychodzi, jest właśnie w takiej kolorystyce, jednak idącej w chłód, co mi się bardzo podoba, ponieważ ja uważam, że ja osobiście bardzo dobrze w chłodnych kolorach i wyglądami się czuję i z opadającą powieką one też robią fajną robotę dla nas. No i jak zobaczyłam tę paletkę, to pomyślałam, to jest w końcu to, co chcę mieć od Nataszy, bo ja uwielbiam Nataszę, ale ja nie jestem taka, żeby kupować każdy jej produkt i paleta duża, która też ma wejść, no jest na moim radarze, bo jest bardzo zimna, bardzo szara i czarna, co nie mam po pierwsze czegoś takiego w swojej kolekcji i nie wiem, czy ktoś z Was ma tak chłodną paletę w swojej kolekcji. Myślę, że to będzie świetny zakup i to będzie coś uniwersalnego. No i też właśnie będę czatowała na tamtą paletkę, ale na razie pobawimy się i zrecenzuję te. Żeby nie przedłużać i nie gadać godzinami, no to przykleiłam tu sobie, żeby też za mocno nie nabrudzić, a przy okazji coś tam wycieniować. Także zabieram się za pędzle i malujemy, słuchajcie. Wzięłam sobie BB Perfect BPE 10 pędzel i... No, będę pakowała kolor najciemniejszy. Także lecę. No, nie ma tu lusterka, więc... Na swatchach one wyglądały przepięknie, te kolory. Były mocno intensywne, wręcz takie się wydawały neonowe, ale podejrzewam, że to była gra światła. Natomiast... one... Na przykład ten kolor, słuchajcie, on tu wygląda na taki granatowy, ale widać na oku podtony morskie. Dla mnie to jest taki, to jest morski, zielony wręcz, wchodzący no w morski. Jestem w totalnym, słuchajcie, szoku. W totalnym szoku. Czekajcie, bo muszę rozblendować krawędź, po to, żeby później nałożony kolejny cień już był rozblendowany. Tu pakuję, zaciemniam cały czas te linie sobie. Oj, to jest piękne. To jest po prostu coś pięknego, słuchajcie. Dobra, biorę teraz taki kulkowy pędzelek mały i to jest Morphe M321. No i mam tutaj taki... Mam tutaj taki jasny i on pójdzie tutaj na troszeczkę rozdmienie tego. Zobaczymy. Wygląda troszeczkę pastelowo. I najpierw oczywiście wprowadzam go poniżej, czyli na ten cień ciemniejszy. I kulistymi ruchami rozblendowuję ku górze. To jest taki mój sposób na tą chmurkę, no i to się samo robi. To się robi samo, to znaczy wiecie, delikatnie dotykając pędzlem, bo tu się pracuje bardzo delikatnie z jej cieniami i też często jest tak, że ktoś może jej cieni nie lubić właśnie dlatego, że za mocno dotyka pędzlem, szczególnie przy rozdymianiu, one tego nie lubią, plamiście się wtedy nakładają i ciężko jest to rozetrzeć.
Ale jeżeli robicie to delikatnie, to samo się to blenduje po prostu, nie? Dobra, i teraz ten kolor, on wygląda bardzo neonowie, pięknie, neonowo. Neonowie. Marta, jesteś mistrz nad mistrzem. To jest, słuchajcie, pędzel Freyara E19. No i biorę tu ten niebieskość. O, on się tak też kremowo nakłada, bo się w ogóle nie pyli w opakowaniu. Nie do końca widać tu. Muszę powiedzieć, że nie do końca tu widać różnicę między tymi cieniami. Trochę może widać, on jest bardziej niebieski, ale też nie jakoś strasznie. O, teraz jak dokładam, to widać w nim więcej niebieskości niż właśnie w tym. Ten jest morski, najciemniejszy bardziej niż taki niebieski, niebieski. Ja tego na swatchach, przyznam się szczerze, nie widziałam. Teraz wracam do tamtego i tym nie dokładam niebieskiego tego cienia jaśniutkiego, tylko po prostu sobie rozcieram od tak. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę innych kolorów się spodziewałam, ale to jest nieważne, bo ona jest piękna i pracuje się z nią też przefantastycznie. Troszeczkę sobie tu zbuduję. Teraz znowu wracam do tego, ponieważ mam całą twarz zrobioną i tylko bawię się jednym okiem, bo drugie też zrobię poza Wami. To ten film będzie króciutki, dlatego mogę się troszeczkę pobawić. Wezmę, słuchajcie, inny pędzelek, wezmę płaski. Czasami tak jest, że jednak pędzelek nie jest dobrze dobrany. To będzie Hulu P28. Wezmę jeszcze tym Hulu P28, ten niebieski. O, o, zupełnie co innego, widzicie? Ile pędzel potrafi zmienić. Zupełnie co innego, ale tak jakby jakieś drobinki mi się przynosiły. Może z tych cieni obok. Srebrny. Ja jeszcze raz wracam do tego i sobie to blenduję tu. O. I tu jest takie przejście, którego ja bym nie chciała widzieć. O, dobra. Troszeczkę wyglądają tak samo, nie? Jakby nie widać tu za dużej różnicy. No. Dobrze, teraz weźmiemy się za błyski i słuchajcie, błyski wyjątkowo położę na klej. Błyski wyjątkowo położę na klej, bo jestem ciekawa, chcę z nich wydobyć po prostu najwięcej jak się da, więc biorę taki płaski pędzelek, to jest klawiera, pędzelek tak naprawdę do korektora. I tam, gdzie chcę te błyski położyć, tam daję ten klej. I te błyski na pewno też pójdą na tę niebieskość, dlatego też już przesuwam dalej. Dobra, i teraz tym samym pędzelkiem, słuchajcie, bo na nim jest też klej, więc dobrze zbierze mi cień. Wewnętrzny dam ten najjaśniejszy. Oczywiście błysk. A ten najciemniejszy myślę, żeby położyć go na po prostu dolną powiekę, czyli jakby rozświetlić sobie dolną powiekę. On ma podtony niebieskie z szarymi, z srebrnymi. Srebrną taką, no jak to się nazywa, bo mi słowa teraz zabrakło, ze srebrnymi drobinkami. Przesuwam to palcem, słuchajcie, bo już tym pędzelkiem nie chce się to tak pięknie połączyć. Wracam do tego małego jeszcze i tu odrobinę podczyszczam sobie ten makijaż. Zobaczcie, jak drobinka na tym ciemnym wygląda.
Przepięknie to wygląda, moim zdaniem. Słuchajcie, tu muszę sobie makijaż poprawić, ale to nic, ja sobie go poprawię. Zrobię drugie oko i przyjdę, dokończymy sobie dół powieki. Dobrze, teraz skończymy sobie dolną powiekę. Bardzo szybko ten makijaż mi poszedł, że tak powiem, no ale z taką jakością cieni to właśnie tak się pracuje. Mam tu ten ciemny kolor, nie zawaham się go użyć, to jest Overcast. Z tego, co rozumiem, on jest taki szary dosyć, ale z jakimiś takimi fioletowymi podtonami. Nie wiem, czy ja dobrze to widzę, słuchajcie, ale nakładam na całość ten błysk. Nakładam na całość. Tutaj muszę to połączyć. Nie muszę, ale akurat chcę. Tu też chcę to połączyć, bo akurat tak miałam przyklejoną taśmę. Zdarza się najlepszym. Czasami nie wychodzi wszystko idealnie, symetrycznie jednak, słuchajcie. Ale pamiętajcie, że to jest zawsze tylko jakaś tam zabawa. Biorę taki ścięty pędzelek i to jest Jessup Mool 19 akurat. I teraz biorę ten jarzeniowo-niebieski, bo mam wrażenie, że jego mało ogólnie widać, raczej ten morski się wybija. A chcę go tu położyć bardziej na linię wodną i przy linii rzęs. Tak, żeby to zaakcentować troszeczkę mocniej. Mam jeszcze kredkę niebieską. Zaraz ją odszukam i dam na tą linię rzęs. Będzie intensywniej. A ten się bardzo dobrze, słuchajcie, kładzie na ten błysk. Mam wrażenie, że naprawdę wybija się. Fajnie to wygląda. Takie niebieskie smoki trochę wyszło, nie? Ale piękne. Bardzo mi się ta paleta podoba, słuchajcie. Mam taką niebieską kredkę, to jest z Avonu. Te kredki były spoko, z Avonu są spoko, więc... ją sobie położę tu. I tu. O. I jeszcze ten jasny kolor, słuchajcie, ten był kładzony, dobra, ten jasny kolor tak sobie tu poprzeciągam troszeczkę, go zdefiniuję bardziej na dolnej. Tu do tej paletki nic już więcej nie trzeba. Ja wiem, że dla większości nie jest to wyjściowa paletka. Wiem też, że się boicie niektórzy koloru, że się źle po prostu w tym czujecie. Nie widzicie siebie w tym. Ja to rozumiem. Ale powiem Wam szczerze, że ja mam fazy. Mam fazy na nudziaki, mam fazy na szarości, na zimne, na chłodne, na róże. Mam fazę na niebieskości, zielenie i ten makijaż to jest po prostu... Maluję rzęsy, użyję dzisiaj Art Deco bazy i tego Sexy Eyes, bo mam taką nadzieję, że on mi dobrze nabuduje rzęsy. No i... mam niby niebieską pomadkę z Toma Forda. Ale ona tak kiepsko maluje, ja jej użyję zaraz, ale ona bardzo kiepsko maluje, wiecie? Nie wiem, jak to zrobić, żeby ona miała taki jakiś lepszy pigment. Znaczy ona taka jest, balsamowata, bo ona bardzo mocno nawilża usta. Zobaczcie w ogóle, jakie to moje usta, to też masakra. Ona bardzo mocno nawilża usta. Dobra, wiecie co, niech baza trochę przeschnie, ja się zajmę tymi ustami. Zobaczę, czy ten niebieski...
Błyszczyk był kładzony, a ona później na ten błyszczyk jeszcze gorzej maluje niż malowała. Ona jest bardzo nawilżająca, a ma brzydki kolor i brzydkie wykończenie. Co można z tym zrobić? Ano na pewno coś można. I dorzucę do tego fiolet matowy. Zobaczymy. To jest eksperyment totalny. I to jest teraz takie niebiesko-fioletowe. Pewnie zaraz to będę ściągać, słuchajcie. Ale już kończę te rzęsy, bo nie może mi za mocno przystygnąć. I budujesz. Nie mam tego w ogóle tuszu. Pusto to jest prawie, się nie nabiera, więc... O, muszę go wyrzucić. Ale jeszcze zawsze coś tam nabuduje, nie? Boże, tak dziwnie. Usterką mam zębami, muszę tak ciągle filować. Co z tymi ustami? Wiecie co, zostawię je. Nie są chyba najgorsze. Jeżeli chodzi o tę paletkę, jestem mega zadowolona, że ją mam. Jest przepiękna, ten morski wcale mnie nie... nie zasmucił, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że on jest przepiękny, jest taki niebiesko-morski, idealny. Ta niebieskość sama w sobie, wydaje mi się, że jeżeli samoistnieją położycie i po prostu te sreberko, niebieskie sreberko na to, to będzie przepiękny makijaż, naprawdę, ja to widzę już. Nie chciałam robić dwóch różnych z tego tytułu, że to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę ja chciałam tylko zobaczyć, jaka jest jakość tych cieni. Co? Ja jestem zachwycona. Dajcie znać, co myślicie. Jak Wam się w ogóle podoba makijaż? Co myślicie o tej paletce? Czy się skusiliście, czy raczej te I Need a Nude najbardziej Wam podpasowało? I już jakby w chłodne strony nawet nie zerkacie. Ja czekam jeszcze na jedną bardzo mocno chłodną paletę, która jeszcze nawet nie została wysłana. Ciągle Wam o tym w filmach mówię i... No nie wiem, kiedy zostanie wysłana, nie mam nic, żadnej informacji, troszeczkę irytuje mnie to. Także tak, ja się z Wami żegnam, to taki tylko krótki film bonusowy o Nataszce. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Buziaczki!